To nie tylko było więzienie, to jedno z najważniejszych miejsc polskiego narodu, żywy świadek, którego mury, gdyby mogły mówić, opowiedziałyby wiele historii. Mowa o Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie, które powstało właśnie na terenie byłego więzienia. W muzeum gromadzone są pamiątki związane z historią żołnierzy wyklętych, powojennego podziemia antykomunistycznego oraz organizacji niepodległościowych z czasów PRL. Muzeum to też ogromne świadectwo wiary polskiego narodu, ponieważ w centralnym miejscu pawilonu 10 znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Czym to Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL wyróżnia się na tle innych muzeów, które możemy odwiedzać w Warszawie? Przede wszystkim samą lokalizacją, samym miejscem, w którym się znajdujemy. Jesteśmy w byłym carskim więzieniu, które po II wojnie światowej stało się synonimem tak naprawdę komunistycznego ucisku i miejsca kaźni bardzo wielu polskich patriotów, przede wszystkim żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale również działaczy różnego rodzaju ruchów, które przeciwstawiały się ówczesnej władzy. I to miejsce, w którym się znajdujemy w tej chwili, pamięta tych ludzi, pamięta tych oprawców. I myślę, że przede wszystkim to wyróżnia to miejsce na tle innych, tego typu również martyrologicznych muzeów. Muzeum, które tak naprawdę jest bardzo ważne, bo mówi o dużej historii naszego kraju, naszego narodu. Muzeum, które tak naprawdę opowiada o rzeczy podstawowej, po prostu mówi o prawach człowieka, o tym, że każdy człowiek ma prawo do wolności, każdy człowiek ma prawo do wolności przekonań, wyznania, zgromadzeń. To jest to, o co walczyli nasi ojcowie, nasi dziadowie jeszcze w powstaniu styczniowym, później w okresie dojścia do niepodległości, a później w okresie zniewolenia komunistycznego. To są te podstawowe prawa, o których my staramy się tutaj mówić. Będziemy o tym mówić w czasie naszej dużej wystawy, tej, która powstanie dopiero w tym muzeum. I myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. O tym, żeby mówić o człowieczeństwie, o tym, żeby mówić o tym, że każdy człowiek rodzi się wolny i ma do tej wolności prawo. A jak to się w ogóle zaczęło, że mamy muzeum, które powstało na terenie byłego więzienia? W 2016 roku, kiedy zdecydowano, że więźniowie zostaną przeniesieni do innych ośrodków, padł pomysł, aby w tym miejscu stworzyć muzeum. Pomysł nie jest nowy, ponieważ jeszcze w okresie stanu wojennego jeden z osadzonych tutaj rzucił w twarz jednemu z milicjantów ówczesnych: tu kiedyś będzie muzeum, was tutaj nie będzie. I rzeczywiście tak się stało. To muzeum powstało w 2016 roku, natomiast tak naprawdę zaczęło na nowo funkcjonować 2 lata temu, kiedy nadzór nad nim objął Instytut Pamięci Narodowej. Wtedy też ruszyły prace, bardzo mocno ruszyły prace w celu rozbudowy wystawy stałej, wystaw czasowych. W tej chwili jesteśmy w trakcie opracowywania scenariusza do wystawy stałej. Ta już w tym roku ruszymy z inwestycjami, które spowodują przebudowanie tego obiektu. Wracamy tak naprawdę do dawnych projektów powojennych, tak aby pokazać ludziom, jak to więzienie funkcjonowało właśnie w tym najgorszym okresie. I prawdopodobnie już od przyszłego roku będziemy mogli zaprosić Państwa na razie na wystawy czasowe. Na wystawy czasowe, które również w tej chwili tworzymy. No, jedną z takich największych wystaw, które powstanie, to jest wystawa dotycząca stanu wojennego i okresu mniej więcej lat 80. Ta wystawa będzie w pawilonie 12, ponieważ pawilon 10, w którym się w tej chwili znajdujemy, już idzie do remontu, już idzie do przebudowy, tak abyśmy, mam nadzieję, że jeszcze w tym dziesięcioleciu otworzyli tą wystawę na najwyższym światowym poziomie. No, tak jak Pan powiedział, znajdujemy się w pawilonie 10, a konkretnie w niezwykłej celi, która jest poświęcona pamięci jednego z największych Polaków. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ustalenie numerów cel to jest wielka detektywistyczna praca. Mieliśmy z tym duży problem, ponieważ wielokrotnie na przestrzeni historii tego więzienia numery cel się zmieniały. Opieramy się głównie na wspomnieniach, opieramy się głównie na raportach, na takich rzeczach. W związku z tym ustalenie celi, w której w tej chwili jesteśmy, zaraz powiemy, do kogo należała, w cudzysłowie oczywiście, trwało dobrych parę lat. Ale ostatecznie udało się ustalić, że w tej celi, w której w tej chwili się znajdujemy, przetrzymywany był rotmistrz Witold Pilecki.
i z tej celi był wyprowadzony na śmierć. Czyli tak naprawdę nie można nie znać polskiej historii, a może nawet odwrotnie. Trzeba poznać to miejsce, żeby poznać prawdziwą polską historię. Ja powiem nawet jeszcze więcej. To miejsce w dużej mierze generuje polską historię. To miejsce jest na tyle charakterystyczne i mówiące o tak wielu ludziach, o tak wielu patriotach, ponieważ tutaj siedzieli rewolucjoniści z 1905 roku, tutaj siedzieli więźniowie w czasie II wojny światowej, no i przede wszystkim ci, którzy zostali schwytani przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, ale również twórcy ruchów niepodległościowych w latach 60., 70. i w okresie stanu wojennego. Ostatni więzień polityczny wyszedł stąd już w latach 90. Dlatego też to miejsce jest tak naprawdę sercem polskiej historii. I rzeczywiście każdy, kto chciałby tą historię poznać, chciałby się w tą historię zagłębić, powinien zobaczyć to miejsce, powinien poczuć to miejsce, poczuć charakter tego, w jaki sposób tutaj przetrzymywani byli Polacy, którzy walczyli o naszą niepodległość. I w muzeum są prowadzone również różne debaty, spotkania, ale także lekcje dla młodych ludzi, którzy, z tego co wiem, bardzo chętnie z nich korzystają. Muzeum prowadzi bardzo szeroką działalność, ponieważ nie zajmujemy się tylko i wyłącznie kwestią wystawienniczą, to jest nasza podstawowa rola, ale również prowadzimy, tak jak Pani powiedziała, lekcje muzealne, prowadzimy różnego rodzaju spotkania, prowadzimy również wydarzenia kulturalne, takie jak chociażby Stopklatka Historii, gdzie emitujemy filmy historyczne poświęcone konkretnie konkretnym wydarzeniom, konkretnym ludziom, w jakiś tam sposób związanych również z tym miejscem, w którym się znajdujemy. Prowadzimy różnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy tutaj byli przetrzymywani. Ich wspomnienia są dla nas chyba najcenniejszym darem, z którego jeszcze możemy korzystać. Także muzeum ma dość szeroki zakres działalności i miejmy nadzieję, że stanie się również takim miejscem w przyszłości, który będzie jeszcze bardziej jednoczył ludzi w tym dążeniu do własnej i niepodległości i utrzymaniu tej niepodległości naszego kraju. Historią naszego kraju, ale też z taką historią o znaczeniu religijnym, o wymiarze naszej wiary. Tak, no dzisiejsze Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, a wcześniej Mokotowska Katownia, i to katownia, która funkcjonowała zarówno w czasach terroru niemieckiego, nazistowskiego, a także później w czasie terroru stalinowskiego i komunizmu. To miejsce, które zawsze było w jakiś sposób związane z wiarą. Myślę, że nawet nie w jakiś sposób, ono zawsze było związane z wiarą. Tylko ta wiara była tutaj oczywiście nielegalnie. Ta wiara była tutaj za ciężkimi drzwiami do celi. Tam modlono się w środku. Posługa religijna była tutaj wyjątkiem na rzecz więźniów, a szczególnie w czasach okupacji niemieckiej, czy też w czasach stalinizmu. To były naprawdę wyjątki. Oczywiście byli tu księża, ale byli jako oskarżeni, jako więźniowie, jako osadzeni. Ale potem, kiedy nastało muzeum, kiedy no, już po 1989 roku było to normalne więzienie, były tu sprawowane msze święte, a potem, kiedy w 2016 roku wyjechał stąd ostatni więzień i stało się tu muzeum, to miejsce, mam takie wrażenie, zaczęło się konstruować wokół właśnie modlitwy. Wokół tego obrazu, który obok nas, i wokół tych regularnych modlitw w rocznicę lub każdego miesiąca, że to środowisko, które wokół powstającego muzeum przecież stworzyło się, ono się stworzyło bardzo wyraźnie wokół rzeczywistości religijnych. No i właśnie sam ten obraz Maryi, który tutaj jest w centralnym punkcie pawilonu 10, ma swoją niezwykłą historię. Tak, to miał być eksponat muzealny. Tak jak jeszcze wtedy muzeum było takim muzeum prowizorycznym, przystosowywaliśmy jakoś powolutku to miejsce do tego, żeby mogło tutaj zafunkcjonować jakieś takie, powiedzmy, ścieżki dydaktyczne, żeby móc oprowadzać ludzi. Wtedy ówczesny dyrektor Jacek Pawłowicz pomyślał, że skoro obraz Czarnej Madonny był też obiektem prześladowań komunistycznych,
to też chcemy mieć taki eksponat. I poprosił ojców Paulinów o to, żeby przekazali ikonę, no, jakąś małą ikonę, taką niewielką. Okazało się, że przekazali taki wielki obraz, wielki wizerunek i wtedy dyrektor Pawłowi powiedział, to nie będzie eksponat, to będzie centralne miejsce w pawilonie 10. No i Bogu dziękować, już od tylu lat Maryja tutaj w tym miejscu spogląda na wszystkich tych, którzy zwiedzają. Pewnie budzi też wielu zdziwienie, to nie jest kościół, to jest dawne więzienie, dzisiaj muzeum, a jednak ten obraz nie tylko symbolizuje to, że tutaj się ludzie modlą, ale też symbolizuje to, że dyrekcja tego muzeum, czy dyrekcja, bo zmieniała się tutaj dyrekcja przez lata, nie wstydzi się swojej wiary i że my tutaj możemy modlić się i że to cały czas może być miejscem, które ma swój wyraźnie charakter religijny. Nie dlatego, że kapelan czy kościół zawłaszczył sobie to miejsce, wymusił, tylko po pierwsze dlatego, że tu więźniowie się modlili, w Bogu poszukiwali nadziei i tutaj te wszystkie, no, chociażby tak często cytowane grypsy pana pułkownika Cieplińskiego, tak często odnoszą się do Boga, ale przecież to nie jedyne świadectwo tego typu, ale też, że przez lata wiara dawała tutaj ludziom nadzieję i dzisiaj też modlimy się w tym miejscu bardzo regularnie i jest to dla nas też taki bardzo ważny element funkcjonowania muzeum. Ale też takim kolejnym elementem związanym z tą naszą wiarą są te różańce, które każdy ze zwiedzających może sobie wziąć. Tak, to jest fenomen, bo ja trochę udaję, trochę kokietuję, a trochę jest to prawda, że nie wiem, skąd one się biorą. To znaczy wiem, że ma w tym udział pan dyrektor Pawłowicz, skontaktował się z osobami, które produkują te różańce i one nigdy się nie kończą. Jak już tam widać powolutku dno w tej skrzyneczce, to nagle się uzupełniają te różańce. Myślę, że to już możemy mówić o dziesiątkach, może tysiącach na pewno, być może nawet dziesiątkach tysięcy różańców wyprodukowanych i rozdanych w tym miejscu i każdy może wziąć ten różaniec, a ja mam taki zwyczaj, zawsze jak wchodzę do pawilonu 10 po raz pierwszy danego dnia czy po kilku dniach nieobecności, to zawsze czynię znak krzyża i zawsze też błogosławię te różańce, żeby one zawsze były jakoś tam poświęcone, więc one są pobłogosławione i to jest niezwykłe, że w tym miejscu no, to jest takie niewyczerpane źródełko różańcowe, byśmy powiedzieli. Czyli nie ma tak naprawdę tej polskiej historii w oderwaniu wiary, nie możemy o niej mówić. To znaczy, no, jeżeli ktoś będzie próbował budować narrację, że polską historię można opowiadać bez wiary w Boga, no to będzie budował narrację kłamliwą. I nie dlatego to mówię, że jestem księdzem, tylko dlatego, że to jest fakt. Nie da się powiedzieć o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nie da się powiedzieć o wytrwaniu podczas okupacji, podczas powstań, podczas walki z terrorem stalinowskim i później, jeśli się nie będzie mówiło nie tylko o wierze jako takiej, która niosła polskość i dawała wytchnienie, ale też o roli duchownych, również, którzy byli więzieni i mordowani w tym miejscu. Nie da się opowiedzieć historii Polski. To dziwi mnie niezwykle, że wiele osób próbuje tak historię opowiadać. Na Zachodzie jest to niespotykane. Na Zachodzie się po prostu przyjmuje, że wiara jest istotowym, takim integralnym elementem życia ludzkiego i szanuje się to. No, u nas dzisiaj próbuje się bardzo często oderwać polskość od wiary, co nie znaczy, że każdy Polak miał być katolikiem, czy musiał być katolikiem, ale no, opowiedzmy historię upadku komunizmu bez Jana Pawła II. Opowiedzmy historię walki z komunizmem w Polsce bez księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki. No, nie da się opowiedzieć, trzeba coś zakłamać wtedy. I historię Rakowieckiej opowiada również Maryja, która opowiada Maryja, tak, oczywiście, opowiada Maryja i ona w tym miejscu też no, wskazuje pewną drogę, pokazuje jakiś kierunek, że nie da się tego miejsca zrozumieć bez wiary, bo tak jak ci wszyscy, którzy tu byli osadzeni, mieli w sobie takie pragnienie życia dla jakiejś świętej sprawy, to tamto pokolenie, to pokolenie międzywojenne, pokolenie polskich żołnierzy, oficerów, tamto pokolenie, ono wiedziało doskonale, że nawet jeśli są innego wyznania niż katolickie, to jest naturalne, to wiara i patriotyzm szedł bardzo ściśle w parze. Dowodem na to są chociażby ryngrafy, które wyciągaliśmy z dołów śmierci na Łączce i w innych miejscach, które nosili polscy żołnierze. Medaliki, ryngrafy, które wyciągamy z grobów na terenie całej Polski, tam gdzie polegli polscy żołnierze, to nie była ozdoba. To było wyznanie wiary. I tak jest tutaj. I bez wątpienia tak jest też tutaj.